Historia La Salette, jednego z największych objawień maryjnych ostatnich wieków, rozpoczęła się 19 września 1846 roku. Maryja ukazała się w sobotę, w dniu, w którym Kościół wspominał ją jako Matkę Bolesną. Ukazała się płacząc nad swoimi dziećmi. Przekazała pilne wezwanie do nawrócenia oraz tajemnicę, która realizuje się dziś na naszych oczach. Płaczącą nad moralną nędzą ludzkości Maryję nazwano spontanicznie ucieczką grzeszników. Po wnikliwych i surowych, trwających 5 lat badaniach wydarzeń i dzieci, biskup Grenoble, Philibert de Brouillard, uznał objawienie za prawdziwe. List zatwierdzający objawienie w La Salette odczytano ze wszystkich ambon diecezji 16 listopada 1851 roku. Biskup de Brouillard otoczył dzieci opieką, zapewnił im wykształcenie. Dzięki jego staraniom powstała na miejscu wydarzeń bazylika, a pieczę nad nią objęło zgromadzenie misjonarzy saletynów. Za pośrednictwem proboszcza parafii dzieci natychmiast przekazały naglące orędzie wzywające do nawrócenia i przeznaczone dla całego ludu. Tajemnica przekazana Melanii przez Maryję została opublikowana zgodnie z życzeniem Matki Bożej po roku 1858. Wcześniej poznał ją jedynie papież. Na polecenie Piusa IX zarówno Maksymin, jak i Melania spisali tekst tajemnic. Opis wydarzeń wraz z prorockim tekstem tajemnicy ukazał się drukiem we Włoszech 15 listopada 1879 roku, opatrzony imprimatur biskupa Coli, spowiednika Melanii, a następnie w Lyonie w roku 1904. Matka Boża wybrała na swoich posłańców pastuszków Melanię i Maksymina. Melania miała w dniu objawienia 14 lat, zaś Maksymin 10. Dzieje ich życia od chwili objawienia były burzliwe. Wiązały się z prześladowaniami, rzucanymi na nich oszczerstwami, próbami wydarcia im tajemnic powierzonych przez Matkę Bożą, przekupienia ich. Jednak ani Melania, ani Maksymin do końca życia nie zaprzeczyli prawdziwości otrzymanego objawienia i pozostali wierni misji otrzymanej w czasie spotkania z płaczącą Maryją. Maksymin umarł w wieku 40 lat, ofiarowując się Matce Bożej. Jego serce spoczywa w bazylice w La Salette. Melania po pobożnym i przykładnym życiu została pochowana w katedrze w Altamurze, otoczona szczególną czcią sióstr antonianek. Służyła im jako mistrzyni nowicjatu, na prośbę założyciela zgromadzenia, przekazując im zasady życia podyktowane jej przez Matkę Bożą w La Salette. Melania Calva, której Matka Boża powierzyła 19 września 1846 roku główną tajemnicę, urodziła się w biednej rodzinie w Cor, w diecezji Grenoble. Miała 7 rodzeństwa. Ojciec przekazywał dzieciom wiarę, modlił się z nimi, opowiadał o cierpieniach Jezusa. Melania napisała: kochałam tego Jezusa, mówiłam do Niego, ale On mi nic nie odpowiadał. Myślałam naiwnie, że powinnam naśladować Jego milczenie. Była więc małomówna, stroniła od ludzi. Jej matka natomiast lubiła towarzystwo, bale, jarmarki, od których dziewczynka uciekała. Nazwała więc 3-letnią Melanię niemą dzikuską i zabroniła mówić do siebie mamo. Słysząc głos matki, idź precz, niech cię moje oczy nie widzą, dziewczynka udawała się w stronę lasu. Kiedy upadała z wyczerpania, zjawiał się przy niej, jak wspomina w autobiografii, piękny chłopczyk i podawał jej rękę. Mówił do niej: siostro mego serca, pouczał ją o dobrym Bogu, udzielał wskazówek. W dziecięcym sercu Melanii rosła miłość do Boga, ale nie zdawała sobie sprawy, że to Syn Boży objawiał się jej w dziecięcej postaci. Mała Melania, obdarzona wielką wrażliwością i duchem pokuty, współczuła duszom oddalonym od Boga i chciała ofiarować życie za zbawienie grzeszników. Pragnęła cierpieć dla ich ocalenia. Kiedy pragnienie to osiągnęło szczyt, jej mały brat udzielił jej łaski stygmatów i mistycznych zaślubin. W wieku 10 lat ujrzała czyściec. Tak o tym pisze: byłam zajęta myślami o nieskończonym miłosierdziu mego najwyższego dobra. Ogarnęło mnie gorące pragnienie zbawienia wszystkich dusz. Chciałam cierpieć za wszystkich grzeszników, aby porzucili grzech, stali się własnością Jezusa i kochali tylko Jego samego. Jakby we śnie ujrzałam anioła stróża, który mi rzekł:
Siostro, chodź ze mną, pokażę ci duże przyjazne Bogu, którego kochają, lecz nie mogą się cieszyć Jego widokiem, bo są brudne od grzechów i muszą się najpierw oczyścić. Jeśli zechcesz za nie ofiarować Ojcu Przedwiecznemu krew i mękę Jezusa Chrystusa, zostaną obmyte z grzechów i zjednoczą się wkrótce z Bogiem. Ujrzałam przerażającą scenę różnego rodzaju cierpień i męczarni zadawanych żarem płynnego ognia oraz okrutne męki. W całym tym tłumie dusz pogrążonych w najstraszliwszych cierpieniach nie widziałam dwóch, których męka byłaby podobna. Każde cierpienie było inne. Zależało od złośliwości, z jaką grzech był popełniany i od upodobania, jakie w nim znajdowano. Modliłam się i modliłam za wszystkie te dusze święte i pogodzone z wolą Bożą. Błagałam Boga, aby ze względu na śmierć i mękę Jezusa Chrystusa raczył dać ulgę wszystkim tym duszom i aby wyzwolił 72 z nich ze względu na miłość Maryi Dziewicy, która przyczyniła się do odkupienia rodzaju ludzkiego. W tejże chwili ujrzałam przybywającego anioła Bożego, trzymającego w ręku kielich bezcennej krwi baranka, który gładzi grzechy świata. Wylał kilka kropli na płomienie, natychmiast zmniejszyła się ich wysokość i natężenie. Następnie wylał ją na dusze, które czekały na modlitwy ochrzczonych, aby przenieść się na łono Ojca Niebieskiego i tym sposobem doznać wyzwolenia. Och, gdyby grzesznicy i osoby poświęcone Bogu mogły wyobrazić sobie katusze i straszliwe, pożerające płomienie, które rozpaliła sprawiedliwość Boża. Każdy z nieopanowanych w tym życiu zmysłów miał tu swe męczarnie. Melania, odrzucona przez matkę, została oddana na służbę wcześniej niż inne dzieci. Nie miała jeszcze 7 lat, a już została wynajęta do pracy przez obcych ludzi. Pasła krowy na zboczach gór. Do rodziny wracała jedynie w zimie. Trwało to kilka lat. Życie Melanii było naznaczone cierpieniem oraz mistycznymi przeżyciami. Duch pokuty, umiłowania cierpienia i pokory towarzyszył jej do ostatnich dni życia. Odeszła po wieczną nagrodę w wieku 73 lat. Pochowano ją w habicie sióstr Antonianek w Altamurze. Biskup Cecchini, dla uczczenia pamięci wybranej przez Maryję Pasterki, postanowił zbudować klasztor i kościół na Monte Calvario. Kiedy ukończono dzieło, założyciel zgromadzenia sióstr Antonianek, ksiądz Annibale di Francia, otrzymał zgodę na przeniesienie ciała Melanii do nowo wybudowanego kościoła poświęconego niepokalanemu poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Powróćmy do wydarzenia, które zaważyło na całym życiu małej pasterki z La Salette. Alpejskie pustkowia podobały się małomównej Melanii. Mogła podziwiać przyrodę, poznawać zwierzęta i rośliny, rozmawiała z ukazującym się jej małym bratem. Jej ulubioną zabawą było budowanie raju, czyli domku z górskich kamieni i kwiatów. Właśnie na tak zbudowanym raju zobaczyła siedzącą zapłakaną niewiastę. 19 września 1846 roku dotąd zawsze samotna Melania pasła krowy wraz z Maksyminem. Dzieci zjadły posiłek i bawiły się w budowanie raju. Potem zasnęły. Po przebudzeniu, nie widząc krów, Melania wybiegła na pagórek. Maksymin udał się tam za nią. Dziewczynka tak opisała to, co się wtedy wydarzyło. Nagle ujrzałam piękne światło, jaśniejsze niż słońce. Czułam, że to światło przyciąga mnie do siebie. Odczuwałam wielką bojaźń przepełnioną miłością. Patrzyłam na to światło. Początkowo było nieruchome, wkrótce jednak jakby się rozwarło. I wtedy ujrzałam inne światło, o wiele jaśniejsze i poruszające się, a w tym świetle przepiękną panią, siedzącą na naszym raju z twarzą ukrytą w dłoniach. Piękna pani wstała, lekko skrzyżowała ramiona i patrząc na nas rzekła: zbliżcie się, moi dzieci, nie bójcie się, jestem tu, aby zapowiedzieć wam wielką nowinę. Płacząc, Maryja przekazała swoje orędzie. Zakończyła słowami: moi dzieci, przekażcie te słowa całemu mojemu ludowi. Odchodząc, przeszła przez potok
my zaś podążaliśmy za nią oczyma. Piękna postać dobrej pani powoli znikała. Wydawało się, że ciało pani, roztapiając się, stawało się światłem. Trasa przejścia Maryi w kształcie litery S była jakby miniaturą drogi Chrystusa na Kalwarię. W tym miejscu została później wzniesiona droga krzyżowa. Wytrysnęło tu także wyschnięte od dawna źródło. Melania napisała: postawa Najświętszej Maryi Panny budziła pełen szacunku lęk. Z jej oblicza bił majestat, lecz nie tak, jakim imponują wielcy tego świata. Majestat ten wywoływał szacunek połączony z miłością i przyciągał do niej. Wzrok miała łagodny i przenikliwy. Na widok jej porywającego piękna serce się rozpływało. Jej spojrzenie przepełnione było niepojętą dobrocią. Wyrażało miłość, której nie da się opisać. Najświętsza dziewica była cała piękna i jakby ukształtowana z samej miłości. Ukazała się jako matka pełna dobroci, łaskawości, miłości, współczucia i miłosierdzia. Korona z róż, jaką miała na głowie, była tak piękna, tak jaśniejąca, że nie sposób jej sobie wyobrazić. Wielobarwne róże nie były z ziemskich ogrodów. Był to zbiór kwiatów okalających głowę Najświętszej Panny w formie korony. Ze środka każdej róży wypływało piękne światło, które zachwycało i nadawało różom olśniewającej piękności. Z korony wznosiły się jakby złote gałązki, wśród których było mnóstwo małych kwiatów i brylantów. Całość tworzyła przepiękny diadem, który jaśniał bardziej niż słońce. Najświętsza dziewica miała dwa łańcuszki, jeden dłuższy, drugi krótszy. Na krótszym wisiał krzyż. Na tym pięknym krzyżu, który dziewica miała zawieszony na szyi i który cały promieniował światłem, był Chrystus, nasz Pan, z rozciągniętymi ramionami. Z jednej strony poprzecznej belki znajdowały się obcęgi, z drugiej młotek. Chrystus jaśniał wielkim blaskiem, a światło bijące z jego ciała wydawało się snopem jaśniejących grotów, które przeszywały mi serce, wzniecając nim pragnienie stopienia się z nim. Niekiedy Chrystus wydawał się martwy. Jego głowa była pochylona, ciało obwisłe, także upadłoby, gdyby go nie przytrzymywały gwoździe. Innym razem Jezus wydawał się żyjący. Głowę trzymał prosto, oczy miał otwarte. Zdawał się mówić, że wisiał na krzyżu z miłości do nas, aby nas przyciągnąć do swej miłości, że zawsze ma nową miłość do nas, że jego miłość od żłóbka po krzyż i aż do dziś i na wieki jest zawsze taka sama. Najświętsza Maryja Panna płakała niemal nieustannie, kiedy mówiła. Łzy spływały powoli, jedna po drugiej, aż do kolan. Następnie znikały jak iskry światła. Chciałam ją pocieszyć. Ona zdawała się mówić: ach, tylu mnie nie zna. Maksymin tak opisuje Maryję. Myślałem, że to jakaś matka, którą pobiły dzieci, przyszła w góry, aby się przed nimi ukryć i wypłakać. Jak głęboką prawdę wyraziły jego dziecięce słowa. Nazajutrz dzieci przekazały proboszczowi słowa, które płacząca Matka Boża w La Salette skierowała do całego chrześcijańskiego ludu. Wzruszony kapłan poinformował o wydarzeniu wiernych. La Salette stało się wzywającym do nawrócenia miejscem pielgrzymek, uznanym przez Kościół za autentyczne miejsce spotkania Matki Bożej ze swoimi dziećmi. Maryja, rozmawiając z pastuszkami, ostrzegła ludzi przed skutkami lekceważenia Boga przez bluźnierstwa i odchodzenie od Jego przykazań. Przekazała Melanii, a następnie Maksyminowi, sekrety. Dziewczynka otrzymała polecenie odsłonięcia powierzonej jej tajemnicy dopiero po 1858 roku. Maksymin wyjawił sekret na piśmie tylko papieżowi Piusowi IX. Trzecia część przekazanego w La Salette orędzia to zasady życia apostołów ostatnich czasów, podyktowane Melanii. W oparciu o nie Melania zgromadziła we Włoszech grono kapłanów, którzy postępowali zgodnie z zaleceniami Maryi.
Dokonała tego w Castella Mare di Stabia za zgodą biskupa Petania, który oddał jej w tym celu posiadłości i wspomagał dzieło finansowo. Największą część podyktowanego dzieciom orędzia stanowiła tajemnica. Świat mógł ją poznać zgodnie z poleceniem Maryi dopiero po 12 latach. Tajemnica zawiera liczne treści prorockie, dotyczy przyszłości świata i Kościoła. Mówi o karach, które spadną na ludzkość trwającą z uporem w grzechach. Zapowiada nadejście Antychrysta i walkę, jaką będzie on toczył z Bogiem i wszystkimi, którzy do Niego należą. Tajemnica z La Salette mówi też o cierpieniach papieża i prześladowaniu sprawiedliwych. Ukazuje jednak zbliżające się ostateczne zwycięstwo Boga i triumf Jego Kościoła. W przekazanym w La Salette orędziu Maryja w jednoznaczny sposób przypomniała światu o istnieniu szatana. Ostrzegła nas przed jego wzmożonym atakiem. Opisała to w zaskakujący sposób. W roku 1864 Lucyfer z wielką liczbą demonów zostanie wypuszczony z piekła. Stopniowo usuną oni wiarę. Wygaszą ją nawet w osobach poświęconych Bogu. Oślepią je do tego stopnia, że o ile nie wesprze ich łaska nadzwyczajna, osoby te przejmą ducha złych aniołów. Zapowiedź niepokalanej dziewicy przypomina słowa z 20 rozdziału Apokalipsy. A gdy się skończy 1000 lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony i wyjdzie, by omamić narody z 4 narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. A zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich, a diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są bestia i fałszywy prorok, i będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków. Zanim nastąpi zwycięstwo Boga i ostateczny triumf dobra, będzie się więc toczyć ostra walka duchowa między szatanem i tymi wszystkimi, którzy stoją po stronie Boga, prawdy i dobra. Przed tym wzmożonym atakiem szatana ostrzega nas Maryja w La Salette. Nieprzyjaciel Boga w szczególny sposób atakuje Kościół, duchowieństwo, papieża i zakony. Szatan chciałby zniszczyć Kościół ustanowiony przez Jezusa jako narzędzie zbawienia ludzi. Atak złych duchów będzie ogromnie silny. Melania przekazuje: będą one miały wielki wpływ nawet na przyrodę. Rezultatem wzmożonego ataku szatana i demonów jest wzrastające wszędzie zepsucie i zło. Maryja, dobra matka, ukazuje w La Salette różne formy zła, które będą się coraz bardziej szerzyć. Czyni to nie po to, aby nas zniechęcić, lecz w tym celu, by pomóc nam się z tego zła uwolnić. Najlepsza matka ostrzega nas przez Melanię. Ludzie coraz przewrotniejsi stawać się będą, ponieważ święta wiara w Boga zostanie zapomniana, każdy człowiek będzie chciał kierować się swymi własnymi zasadami i być wyższym od bliźnich. Zło tak będzie wzrastać, iż zdawać się będzie, że wszystko jest stracone. Źli oddawać się będą wszelkiego rodzaju grzechom i rozwijać będą całą swą przebiegłość. Szatan, nazywany przez Chrystusa Ojcem Kłamstwa, pragnie zniszczyć prawdę i pogrążyć całą ludzkość i Kościół w mrokach błędu i zamieszania. Maryja widzi atak złych duchów oraz ludzi stojących po ich stronie. Atak na wszystko, co dobre i Boże. Za pośrednictwem Melanii i Maksymina ostrzegła więc ludzkość. Wszyscy władcy świeccy żywić będą ten sam zamiar, mianowicie wyrwać i usunąć wszelki pierwiastek religijny, aby zrobić miejsce materializmowi, ateizmowi, spirytyzmowi i wszelkiego rodzaju błędom. Narody, zgodnie z zapowiedzią Maryi, odejdą więc od prawdy Ewangelii, aby głosić naukę inną, pełną kłamstw i błędów. Melania tak to wyraża. Wskrzesi się umarłych i sprawiedliwych.
To znaczy, że aby lepiej zwodzić ludzi, umarli przybierać będą ciało ludzi sprawiedliwych, którzy żyli na ziemi. Ci rzekomo zmartwychwstali, głosić będą Ewangelię inną niż Ewangelia Jezusa Chrystusa i przeczyć istnieniu nieba. Trudno wyjaśnić te symboliczne słowa. Można jednak przypuszczać, że chodzi tu o zmartwychwstanie w sensie przenośnym. Może to więc oznaczać, że Maryja zapowiada czas, w którym wskrzesi się wszelkie błędy głoszone przez różne nieżyjące już osoby z przeszłości. Przy pomocy tych błędów szatan już wcześniej, w ciągu wieków, usiłował zniszczyć prawdę Ewangelii. Właśnie dziś rzeczywiście pojawiają się ponownie wszystkie głoszone kiedykolwiek błędy, jakby powracają do życia w naszych czasach, są wskrzeszane, aby zniweczyć prawdę Bożą. Błędy te mają jednak pozory nauk dobrych i pożytecznych dla człowieka. Ludzkość powraca dziś do znanych w przeszłości herezji, wypaczeń, a nawet do dawnych pogańskich praktyk. Powstają sekty oparte na naukach wschodnich, gnostycznych, okultystycznych. Wszystkie błędy są jakby wskrzeszane z martwych, ukazują się jakby w ciele sprawiedliwych, aby ponownie zwodzić i odciągać od Boga, od prawdziwej Ewangelii Chrystusa. Wskrzeszani są jednak dzisiaj również sprawiedliwi, to znaczy dzieła ludzi przepojonych Duchem Bożym. I tak powraca się dziś także do dawnych prawdziwych objawień, wydawałoby się zapomnianych, na przykład w Garabandal. Zło, grzechy i szerzące się błędy to wewnętrzna duchowa ciemność ogarniająca serca i życie ludzi. Usiłuje się dziś zgasić słońce prawdy. Ludzie odrzucają prawdę Chrystusową. Podążają za sektami, zwodniczymi naukami, które wydają się im autentycznym światłem. Maryja ostrzega, że to, co nie pochodzi od Boga, jest światłem fałszywym. Prawdziwa wiara wygasła, a fałszywe światło oświeca świat. Matka Najświętsza przepowiedziała w La Salette coś więcej niż błędne nauki, mianowicie kult oddawany złym duchom. Powstaną kościoły, w których złym duchom służyć się będzie. Chrystus ostrzegł nas już przed atakiem szatana w decydujących czasach, które poprzedzą jego powtórne przyjście. W 24 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza powiedział, że fałszywi prorocy będą starali się zwieść nawet wybranych. Na świecie pojawi się wielu oszustów odciągających od prawdy. Aby uwiarygodnić siebie i szerzone błędy, będą czynić zwodnicze cuda. Powtórzyła to ostrzeżenie przed zwodzicielami również Matka Najświętsza w La Salette. Niech papież ma się na baczności przed fałszywymi cudotwórcami. Nadszedł bowiem czas, kiedy najbardziej zdumiewające rzeczy dziać się będą na ziemi i w przestworzach. We wszystkich miejscach dziać się będą nadzwyczajne, zadziwiające rzeczy, ponieważ prawdziwa wiara wygasła, a fałszywe światło oświeca świat. Szczególne, nadzwyczajne zjawiska towarzyszyć będą pojawieniu się Antychrysta, którego nadejście zapowiada Maryja w La Salette. Ostrzega nas przed tym także święty Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, mówiąc: pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Melania tak przekazuje otrzymany od Maryi sekret. Demony powietrzne wraz z Antychrystem czynić będą wielkie, zadziwiające rzeczy na ziemi i w przestworze. Wiele miejsca poświęca Maryja w La Salette sprawie właściwego świętowania niedzieli przez udział w Eucharystii i powstrzymywanie się od pracy. Jakże aktualne są i dziś słowa Maryi skierowane do dzieci w La Salette. Na mszę świętą przychodzi tylko kilka starszych kobiet. Inni całe lato pracują w niedzielę, zimą zaś, gdy nie wiedzą co robić, przychodzą do kościoła, ale tylko po to, aby szydzić z religii. Dałam wam 6 dni do pracy,
a siódmy zarezerwowałam dla siebie, a ludzie nie chcą mi go dać. Z tej właśnie przyczyny ramię mego syna staje się tak ciężkie. Częstym przejawem braku miłości i szacunku wobec Boga jest nadużywanie imion świętych. Maryja przypomina w La Salette, że imię Jezusa, który oddał za nas życie na krzyżu, jest bardzo często wymawiane bezmyślnie, lekceważąco, a nawet bluźnierczo. Nasza matka skarżyła się dzieciom. Woźnice nie umieją mówić bez używania imienia mego syna. Te dwie rzeczy, to znaczy praca w niedzielę i lekceważenie imienia Jezusa, najbardziej wpływają na to, że ramię mego syna jest tak ciężkie. Przejawem zaniku i lekceważenia ducha umartwienia jest zaniechanie postu. Maryja piętnuje to w ostry, choć pełen troski o nas sposób, ponieważ naszej matce zależy na nas. Mówi: w wielki post idą do rzeźni jak psy. Innym złem, na które zwróciła uwagę w La Salette Maryja, jest opór ludzi wobec Bożej woli, wobec Jego przykazań, brak uległości Bogu. Taka postawa odrzucania Boga ściąga na ludzkość karę. Matka Jezusa i nasza mówi: ponieważ mój lud nie chce okazać uległości, jestem zmuszona puścić rękę swego syna. Ona jest tak ciężka, że już nie mogę jej utrzymać. Wielkim złem ujawniającym atak szatana jest także brak zgody i jedności. Melania przekazała następujące słowa matki: Bóg pozwoli starodawnemu wężowi siać niezgodę między panującymi we wszystkich społeczeństwach i rodzinach. Szatan pragnie więc wszelkimi środkami doprowadzić ludzkość do ruiny. Posługuje się też książkami, prasą. Maryja zapowiedziała w La Salette: wielkie mnóstwo złych książek będzie na całej ziemi, a duchy ciemności doprowadzą do powszechnego rozluźnienia w tym, co dotyczy służby Bożej. Wraz z zanikiem miłości pojawiać się będzie coraz to większe okrucieństwo i nienawiść. Melania przekazuje słowa Maryi, które są jakby opisem świata, w którym żyjemy. Widzieć się będzie tylko zbrodnie, a słyszeć tylko bluźnierstwa i szczęk broni. Panoszyć się będzie zabijanie, zazdrość, nienawiść. Ludzie będą się wzajemnie mordować i masakrować nawet w domach. Zamiast pokory i miłości w deprawowanym przez szatana świecie pojawiać się będzie egoizm i pycha. Maryja mówi: każdy będzie chciał kierować się swymi własnymi zasadami i być wyższym od bliźnich. Rozszerzy się kłamstwo, niezgoda, brak miłości do ojczyzny i bliskich. Wraz z zanikiem ducha ofiary, przez którą możemy uczestniczyć w zbawianiu świata, pojawi się rozprzężenie i szukanie przyjemności. Maryja zapowiedziała to. Rozprzężenie i zamiłowanie do przyjemności zmysłowych rozpowszechnione będą po całej ziemi. Ludzie myśleć będą tylko o rozrywkach. Atak szatana, przed którym ostrzegła nas Maryja 150 lat temu, a który dokonuje się w sposób szczególny w naszym świecie, nie oszczędzi ani Kościoła, ani samego papieża. Będzie musiał dużo cierpieć, gdyż przez pewien czas Kościół będzie znosił srogie prześladowania i przechodził głęboki kryzys. Będzie to czas ciemności. Kościół zostanie zaciemniony, a świat będzie w przerażeniu. Atak szatana na Kościół, zapowiedziany przez Maryję w La Salette, nie będzie jedynie uciskiem, prześladowaniem zewnętrznym. Będzie atakiem na świętość życia, dotknie kapłanów i zakony. Maryja mówi: kapłani, słudzy mego syna, z powodu całego swego złego życia, z powodu braku szacunku i lekceważenia, z jakim sprawują święte tajemnice, z powodu miłości pieniędzy, zaszczytów i przyjemności, stali się stekiem nieczystości. Biada książętom Kościoła, którzy będą tylko gromadzić bogactwa, strzec swej władzy i troszczyć się o dumne panowanie. Postępowanie kapłanów domaga się pomsty i pomsta wisi nad ich głowami.
biada kapłanom i osobom poświęconym Bogu, które swą niewiernością i złym życiem na nowo krzyżują mego Syna. Grzechy osób poświęconych Bogu wołają o pomstę do nieba i oto pomsta znajduje się u ich drzwi, bo nie ma już nikogo, kto by błagał o miłosierdzie i przebaczenie dla ludu. Nie ma już dusz wspaniałomyślnych, nie ma już osoby, która byłaby godna ofiarować przedwiecznemu za świat żertwę bez skazy. Szefowie i przywódcy ludu Bożego zaniedbali modlitwę i pokutę, a demon zaciemnił ich rozum. Stali się tymi spadającymi gwiazdami, które starodawny diabeł zmiata swym ogonem, by je zgubić. Drżyj, ziemio, i wy, których zadaniem jest służyć Jezusowi Chrystusowi, a którzy wewnątrz adorujecie samych siebie, drżyjcie. Bóg wyda was swemu nieprzyjacielowi, ponieważ miejsca święte są w zgniliźnie. Klasztory nie są domami Boga, lecz Asmodeusza i jego popleczników. W klasztorach zgniją kwiaty kościoła, a demon stanie się jakby królem serc. Asmodeusz to zły duch, duch śmierci, który, jak czytamy w księdze Tobiasza, spowodował śmierć 7 małżonków Sary. Dziś pojawiają się głosy, że nasza epoka opętana jest duchem Asmodeusza, bo niszczone jest wszędzie życie, także życie duchowe, religijne, życie wiary. Maryja ostrzega. Niech przełożeni wspólnot zakonnych odnoszą się krytycznie do osób, które mają przyjąć, gdyż demon używać będzie całej swej przebiegłości, aby wprowadzić do zakonów osoby oddane grzechowi. Niejeden dom zakonny utraci wiarę i doprowadzi do zguby wiele dusz. Jezus Chrystus zapowiedział odstępstwo od wiary poprzedzające Jego powtórne przyjście. Zadał bowiem pytanie: czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Maryja La Salette przepowiedziała to powszechne niszczenie wiary. Święta wiara w Boga zostanie zapomniana, dlatego każdy będzie chciał kierować się swymi własnymi zasadami. Niejeden porzuci wiarę, a liczba kapłanów i zakonników, którzy oderwą się od prawdziwej religii, będzie wielka. Wśród tych osób znajdą się nawet biskupi. Rzym zatraci wiarę i stanie się stolicą antychrysta. Utracie wiary na ziemi towarzyszyć będzie zwodzenie dokonywane przez ludzi mających do swej dyspozycji różne środki. Melania przekazuje na przykład zaskakujące słowa Maryi. Duchy ciemności będą przenosić z miejsca na miejsce różnych ludzi, a nawet kapłanów, którzy nie kierowali się dobrym duchem, duchem Ewangelii, który wymaga pokory, czystości i troski o chwałę Bożą. To przenoszenie z miejsca na miejsce można rozumieć symbolicznie. Dzięki współczesnym środkom masowej komunikacji, które nie istniały jeszcze w czasach wypowiadania tych słów przez Maryję w La Salette, środkom takim jak telefony, faksy, telewizja, radio, sieci komputerowe, prasa dostarczana błyskawicznie samolotami do najdalszych zakątków Ziemi, dzięki wszystkim tym środkom możliwe jest dziś natychmiastowe rozszerzanie, jakby przenoszenie z miejsca na miejsce wszelkich błędnych idei, oszczerstw, złośliwych ataków na Kościół, papieża, na wszelkie wartości, na współczesnych posłańców Bożych. Tak więc przenoszone są z miejsca na miejsce idee siejące zło, pochodzące od różnych osób, które nie żyją już duchem Ewangelii. Według ostrzeżeń zarówno Jezusa w Ewangelii, jak i Maryi w La Salette, utracie wiary na świecie towarzyszyć będą prześladowania sprawiedliwych. Kościoły zostaną zamknięte lub sprofanowane. Kapłani, zakonnicy będą wypędzeni. Niektórzy z nich zginą, a zginą śmiercią okrutną. Sprawiedliwi dużo wycierpią. Namiestnik mojego Syna będzie musiał dużo cierpieć, gdyż przez pewien czas Kościół będzie znosił srogie prześladowania i przechodził głęboki kryzys. Będzie to czas ciemności. Źli zasadzać się będą na jego życie wielokrotnie
nie mogąc jednak mu szkodzić. Ojciec Święty dużo wycierpi, ale ja będę z nim do końca, aby przyjąć jego ofiarę. Równocześnie z rozwijającym się na świecie złem, coraz bardziej będzie się też rozszerzać dobro dzięki tym, którzy w czasach ciemności będą żyć wiarą. Maryja tak o tym mówi. Ludzie myśleć będą tylko o rozrywkach. Źli oddawać się będą wszelkiego rodzaju grzechom. Ale dzieci Kościoła Świętego, dzieci wiary, prawdziwi naśladowcy Chrystusa, wzrastać będą w miłości Bożej i w cnotach, które są mi najdroższe. Modlitwy sprawiedliwych, pokuty i łzy do nieba się wzniosą, a wszystek lud Boży błagać będzie o przebaczenie i miłosierdzie. Prosić będzie o moją pomoc i wstawiennictwo. Ewangelia będzie wszędzie głoszona, wszystkie narody i ludy znać będą prawdę. Przypomnijmy, że głoszenie Ewangelii po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom jest jednym ze znaków poprzedzających powtórne przyjście Chrystusa. Maryja przekazuje jeszcze dla Salet. Enoch i Eliasz, napełnieni Duchem Bożym, nauczać będą z mocą Bożą, a ludzie dobrej woli uwierzą w Boga. I to stwierdzenie Maryi o Enochu i Eliaszu może mieć znaczenie symboliczne. W czasach zapowiadanych przez Maryję Kościół otrzyma pomoc w postaci nauczania w duchu Eliasza i Enocha. Osoby nauczające w duchu tych proroków, napełnione mądrością Ducha Świętego, będą umacniać wiarę ludzi. Niestety spotkają się z prześladowaniem. Maryja mówi: Enoch i Eliasz zostaną zabici. W największych próbach przeżywanych przez świat i Kościół, w czasie wzmożonego ataku szatana, Bóg ani Maryja nie opuszczą swego ludu. Maryja zapewnia: Bóg troszczył się będzie o swe wierne sługi i o ludzi dobrej woli. Duch Święty będzie prowadził dusze pokorne i pocieszał je. Szczęśliwe dusze pokorne, prowadzone przez Ducha Świętego. Wiele dusz dozna pociechy, mocą Ducha Świętego robić będą wielkie postępy i potępią diabelskie błędy Antychrysta. Również Maryja będzie pomagać swoim dzieciom, dotkliwie atakowanym przez szatana. Będę walczyła z nimi, dopóki nie dojdą do pełni wieku. Maryja będzie jakby nosić na rękach tych, którzy się jej oddali, aby ich prowadziła do swego boskiego Syna, tych, którzy żyli jej duchem. Matka Najświętsza zapewnia, że będzie zawsze ze swymi umiłowanymi dziećmi, szerzącymi w świecie światło wiary. Idźcie i okażcie się jako me umiłowane dzieci. Jestem z wami i w was, aby tylko wasza wiara była światłem, które was oświecać będzie w dniach nieszczęść. Maryja ukazuje w La Salette szerzące się zło po to, abyśmy się nawrócili i uniknęli kary, którą ściągają nasze grzechy, egoizm, brak miłości. Nawrócenie odsuwa karę, co Matka Najświętsza wyraża obrazowo słowami. Jeżeli ludzie się nawrócą, kamienie i skały zamienią się w zboże, a ziemniaki zasadzone będą na każdym polu. Maryja wie, że kara, którą ludzie ściągają na siebie przez grzechy, może być straszna, dlatego mówi o niej otwarcie, aby nas zawrócić z drogi zła. Wstrząsające opisy kary to nie groźba, lecz błaganie Matki o nawrócenie, które może uchronić świat od wszelkich nieszczęść. Melania tak opisuje wiszące nad ludzkością kary. Za niedługo Bóg uderzy w sposób, jakiego dotąd nie było. Biada mieszkańcom ziemi. Cierpliwość Boża wkrótce się wyczerpie, a wtedy nikt nie zdoła się uchronić przed tak wieloma nagromadzonymi nieszczęściami. Za pierwszym uderzeniem pioruna i rażącego miecza gniewu Bożego góry i cała natura drżeć będą z przerażenia, albowiem rozprzężenie i zbrodnie ludzkie przebiją sklepienia nieba.
Nawet natura woła o pomstę do nieba i drży z przerażenia w oczekiwaniu tego, co ma przyjść na ziemię splamioną zbrodnią. Drżyjcie! Bóg wyda was swemu nieprzyjacielowi, ponieważ miejsca święte są zgniliśnie. Gdy płody ziemi niszczeją, to tylko z waszej winy. Ukazałam wam to zeszłego roku, jeśli chodzi o ziemniaki. Wyście jednak to zlekceważyli. Co więcej, gdy znajdowaliście zepsute ziemniaki, przeklinaliście, znieważając imię mego syna. W dalszym ciągu będą wam się psuły. Przyjdzie wielki głód. Orzechy staną się niedobre, a winogrona będą się psuły. Oprócz dżumy i głodu, które będą powszechne, ziemię nękać będą wszelkiego rodzaju plagi. Biada mieszkańcom ziemi. Będą bowiem krwawe wojny i głód. Przed nadejściem głodu małe dzieci poniżej lat 7 będą cierpieć na konwulsje i umierać. Ludzie znosić będą cierpienia fizyczne i moralne. Bóg zostawi ludzi własnemu losowi i ześle kary, które następować będą jedne po drugich. Zmienią się pory roku. Ziemia wydawać będzie złe plony. Zakłóceniu ulegnie regularny ruch gwiazd. Księżyc odbijać będzie tylko słabe, czerwonawe światło. Woda i ogień wprawią kulę ziemską w konwulsyjne ruchy i straszliwe trzęsienia, które pochłoną góry miasta. Widzieć się będzie tylko morderców, a słyszeć tylko bluźnierstwa i szczęk broni. Srożyć się będą wojny, aż do ostatniej wojny prowadzonej przez 10 królów Antychrysta. Grzmoty i pioruny wstrząsną miastami. W przestworzach głosy słyszeć się dadzą. Ludzie bić będą głową o ścianę, wzywając śmierci. Krew płynąć będzie ze wszech stron. Ogień z nieba spadnie i pożre 3 miasta. Świat cały osłupieje z przerażenia. Ziemia trzęsąc się zburzy i pochłonie niejedno wielkie miasto. Dygocąc pochłonie niektóre kraje. Matka Najświętsza opisuje te straszliwe kary nie po to, aby nas straszyć, lecz aby skłonić nas do nawrócenia. Wszystkiego, co Maryja opisała, świat może uniknąć dzięki nawróceniu. Sama zresztą swoim wstawiennictwem powstrzymuje grożącą nam słusznie karę. Przedstawia to obrazowo jako powstrzymywanie karzącego ramienia Bożego. Ponieważ mój lud nie chce okazać uległości, jestem zmuszona puścić rękę swego syna. Ona jest tak ciężka, że już nie mogę jej utrzymać. Od bardzo dawna już cierpię za was. Chcąc, żeby mój syn was nie opuścił, nieustannie go proszę. Wy zaś nic sobie z tego nie robicie. Nawet gdybyście się modlili i wysilali, nigdy nie moglibyście wynagrodzić trudu, jaki dla was podejmowałam. Maryja opisuje nam grożące kary również w tym celu, byśmy przez nasze modlitwy i ofiary spowodowali skrócenie czasu oczyszczenia. To skrócenie jest konieczne. Któż zwyciężyć zdoła, jeżeli Bóg nie skróci czasu próby? Ale krwią, łzami i modłami sprawiedliwych Bóg da się przejednać. W bardzo prosty sposób, jako dobra matka, Maryja w La Salette przypomina o potrzebie i wartości modlitwy. Moje dzieci, czy dobrze odmawiacie pacierz? Odpowiedzieliśmy oboje. O nie, proszę pani, nie za bardzo. Ach, moje dzieci, trzeba go dobrze odmawiać rano i wieczorem. Jeśli nie będziecie mogli więcej, odmówcie tylko Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo. A gdy będziecie mieli czas i możliwość, odmówcie więcej. Oprócz zapowiedzi utraty wiary, lekceważenia Boga i Jego praw oraz kar, jakie mogą za to spotkać ludzkość, Maryja zapowiedziała w La Salette wydarzenie ogromnej wagi dla świata i Kościoła – nadejście Antychrysta. O wydarzeniu tym zostaliśmy już uprzedzeni w Piśmie Świętym słowami świętego Pawła z drugiego listu do Tesaloniczan. Pisze on o znakach zapowiadających przyjście Chrystusa.
Mówi, że najpierw przyjdzie odstępstwo, a następnie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia. Będzie on wynosił się ponad wszystko i wszystkiemu sprzeciwiał, dowodząc, iż sam jest Bogiem. Maryja w La Salette tak mówi o zwiastunie Antychrysta, o nim samym i o sytuacji świata, w którym się pojawi. Zanim to nastąpi, będzie pewien rodzaj fałszywego pokoju na świecie. Ludzie myśleć będą tylko o rozrywkach, śli oddawać się będą wszelkiego rodzaju grzechom. Pokój między ludźmi nie będzie długotrwały. Zwiastun Antychrysta ze swymi międzynarodowymi wojskami walczyć będzie przeciw prawdziwemu Chrystusowi, jedynemu Zbawcy świata. Wyleje dużo krwi i będzie chciał usunąć kult religijny, aby jego samego uważano za Boga. Maryja mówi w La Salette o zwiastunie Antychrysta. Można go rozumieć symbolicznie, jako szerzące się zepsucie moralne całego świata, odrzucanie Boga, pychę ludzi, którzy bez Stwórcy, bez Jego przykazań, chcą organizować życie osobiste i społeczne. Srożyć się będą wojny, aż do ostatniej wojny prowadzonej przez 10 królów Antychrysta, którzy będą mieli jeden cel i będą jedynymi władcami świata. Antychryst, czyli przeciwnik Chrystusa, walczący z Bogiem i Jego prawem, będzie więc pragnął zostać jedynym panem świata. Czyż nie mamy już dziś oznak Jego panowania i wprowadzania Jego praw, zastępujących przykazania Boże? Na przykład powszechne prawo do zabijania dzieci przed narodzeniem, przyjęte przez niemalże wszystkie kraje świata. Eutanazja, czyli pozbawianie życia osób starych i chorych. Rozpowszechnienie pornografii, demoralizacja dzieci i młodzieży poprzez prasę i telewizję, a nawet szkołę. Bratobójcze wojny, powszechna agresja i nienawiść. Odejście od prawa Bożego. Ustanowienie praw przeciwnych przykazaniom Bożym. Maryja w La Salette zapowiedziała: ludzie myśleć będą tylko o rozrywkach, śli oddawać się będą wszelkiego rodzaju grzechom. W tym to czasie urodzi się Antychryst, będzie miotał przekleństwa, wydawał przerażające okrzyki, czynił rzeczy zdumiewające i żywił się tym, co nieczyste. Będzie miał braci, którzy będą dziećmi zła. Każdy z nich stanie na czele zastępów wspieranych przez legiony piekła. Demony powietrzne wraz z Antychrystem czynić będą wielkie dziwy na ziemi i w przestworzach. Rzym zatraci wiarę i stanie się stolicą Antychrysta. Maryja ukazała jednak Melanii perspektywę zwycięstwa i zapewniła o pomocy w tych trudnych czasach. Powiedziała: dzieci Kościoła Świętego, dzieci wiary, prawdziwi naśladowcy Chrystusa, wzrastać będą w miłości Bożej i w cnotach, które są mi najdroższe. Szczęśliwe dusze pokorne, prowadzone przez Ducha Świętego, będę walczyła z nimi, dopóki nie dojdą do pełni wieku. Wiele dusz dozna pociechy, mocą Ducha Świętego robić będą wielkie postępy i potępią diabelskie błędy Antychrysta. W tej zapowiedzi Maryi jest nadzieja, iż w czasach ostatecznych znajdą się posłani przez Boga ludzie, którzy oświeceni przez Ducha Świętego będą prowadzić lud Boży ku prawdzie, niszczyć błędy szerzone przez przeciwnika Chrystusa. Kiedy widzimy, jak papież pośród kpin, oszczerstw i prześladowań konsekwentnie i z wielką mocą głosi pogrążonemu w ciemnościach światu jedyną prawdę Chrystusa, zapowiedź Maryi staje się jaśniejsza. Droga do ostatecznego triumfu Boga i wiary prowadzi przez prześladowania, jednak triumf nadejdzie. Sprawiedliwi dużo wycierpią. Ich modlitwy, pokuty i łzy do nieba się wzniosą, a wszystek lud Boży prosić będzie przebaczenia i miłosierdzia i prosić będzie mej pomocy i wstawiennictwa. Któż zwyciężyć zdoła, jeśli Bóg nie skróci czasu próby?
ale krwią, łzami i modłami sprawiedliwych Bóg da się przejednać. Pogański Rzym zniknie, ogień z nieba spadnie i pożre trzy miasta. Świat cały osłupieje z przerażenia. Wielu da się zwieść, bo nie wielbili prawdziwego Chrystusa, żyjącego wśród nich. Nadszedł czas, słońce się zaćmiło, jedynie wiara będzie żyła. Nadszedł czas, otchłań się otwiera. Oto bestia ze swymi poddanymi zwąca się Zbawicielem świata. Oto król królów ciemności. Uniesiony pychą wzbija się z przestworza, by nieba dosięgnąć, ale zmieciony zostaje tchnieniem świętego Michała Archanioła. Spada zatem, a ziemia, która już od trzech dni była nieustanną igraszką chaotycznych wirów, otwiera swe ogniste łono. A wtedy on i wszyscy jego zwolennicy na zawsze pochłonięci zostają w wiekuistych czeluściach piekła. Wtedy woda i ogień oczyszczą ziemię i strawią wszystkie dzieła pychy ludzkiej. I wszystko zostanie odnowione, a ludzie będą Bogu służyć i Jemu chwałę oddawać. Ukazując Melanii ostateczny triumf Boga, Matka Najświętsza tak mówi o odnowionym Kościele. Miłość wszędzie kwitnąć będzie. Nowi królowie będą prawą ręką Kościoła. Kościół będzie mocny, pokorny, pobożny, ubogi, gorliwy i naśladujący cnoty Jezusa Chrystusa. Ewangelia będzie wszędzie głoszona. Wszystkie narody i ludy znać będą prawdę. Ludzie czynić będą wielkie postępy w wierze, ponieważ jedność panować będzie wśród pracowników Jezusa Chrystusa. Najświętsza Maryja Panna zakończyła przemówienie słowami: Moje dzieci, przekażcie te słowa całemu mojemu ludowi. Matka Boża pragnęła więc, aby jej wezwania i ostrzeżenia dotarły do każdego z nas, aby ludzie poznali jej orędzie. Styl orędzia z La Salette jest symboliczny, trudny do zrozumienia i do wyjaśnienia. Słowa Maryi przypominają obrazowy i symboliczny język apokalipsy. Zapowiedzi przypominają przepowiednie prorockie, które rzadko podają dokładne daty, ponieważ często spełniają się w historii wielokrotnie i na różne sposoby i stają się w pełni zrozumiałe dopiero po zrealizowaniu się. Melania była tego świadoma. Dlatego też 10 marca 1904 roku w liście do księdza Comb, który przygotowując druk tajemnicy usiłował wszystko wyjaśnić, napisała: Ksiądz zadaje sobie wiele trudu. Mnie się wydaje, że ten komentarz nie jest konieczny. Proroctwa nie są jasne, jednak nawet w Ewangelii są różne szczegóły, których święci ojcowie nie mogli wyjaśnić. Zostaną one wyjaśnione później. Maryja podyktowała Melanii w La Salette zasady życia nazwane regułą zakonu apostołów ostatnich czasów. Regułę tę można traktować jako wezwanie skierowane przez najlepszą matkę do każdego z nas, gdyż każdy jest wezwany do apostołowania w ostatnich czasach. Melania ujrzała w widzeniu, że apostołowie ci, duchowni i świeccy, żyli dwiema zasadami. Pierwsza – umrzeć dla Jezusa. Druga – być dzieckiem Maryi. Przekazywali Słowo Boże, pocieszali umierających, głosili nauki, zaś kapłani spowiadali. Docierali wszędzie, nawet do członków sekt i bezbożnych, by ratować ich dusze. Apostołowie czasów ostatnich, których w wizji oglądała Melania, oddawali się całkowicie Najświętszej Dziewicy, jej ofiarowali wszystkie modlitwy i dobre czyny za dusze w czyśćcu cierpiące i nawrócenie grzeszników. Postępowali śladami apostołów pierwotnego Kościoła Chrystusa. Melania napisała: Słodki Zbawca patrzył na nich z wielkim upodobaniem. Służyli mu bowiem z całkowitym oddaniem,
nie szukając samych siebie. Napełnieni wiarą świętą i ufnością w Bogu, absolutnie oderwani od wszystkich rzeczy ziemskich, znajdowali się całkowicie w rękach Bożej opatrzności. Widziałam i zrozumiałam, że Pan Bóg chce, aby apostołowie czasów ostatnich walczyli przeciw wszelkim nadużyciom, które doprowadziły do upadku duchowieństwa i stanu zakonnego oraz do ruiny społeczności chrześcijańskiej. Apostołowie Matki Bożej mają podejmować wszelkie wysiłki, by się wyzbyć ducha świata, by postępować w miłości Bożej i nabywać cnoty Chrystusa, by podobać się we wszystkim boskiemu mistrzowi i pożądać tylko Jego serca, w Jego sercu mieszkać. Każdy z nas wezwany jest dziś do życia zgodnie ze wskazaniami podyktowanymi Melanii. Kształtując życie według jej pouczeń, bierzemy udział w toczącej się dziś z wielką intensywnością duchowej walce. Jest to walka z duchem Antychrysta ogarniającym całe społeczeństwa. Pragnie on zapanować nad światem i nad duszą każdego człowieka. Jego celem jest doprowadzenie nas do wiecznej zguby, oddalenie od kochającego Stwórcy, zniszczenie stworzonego przez Boga świata i porządku Bożego prawa. Dlatego do każdego z nas Maryja skierowała w La Salette słowa. Zwracam się z naglącym apelem do ziemi. Wzywam prawdziwych uczniów Boga żyjącego i królującego w niebie. Wzywam prawdziwych naśladowców Chrystusa, który stał się człowiekiem, jedynego prawdziwego Zbawiciela ludzi. Wzywam swe dzieci, ludzi, którzy mi się prawdziwie oddali, abym ich prowadziła do swego boskiego Syna, których niejako noszę na swych rękach, którzy mym duchem żyli. Wzywam wreszcie apostołów ostatnich czasów, wiernych uczniów Jezusa Chrystusa, którzy żyli w pogardzie świata i siebie samych, w ubóstwie, cierpieniu i pokorze, wśród wzgardy i w milczeniu, w modlitwie i umartwieniu, w czystości i w zjednoczeniu z Bogiem, nieznani światu. Czas, aby wyszli i oświecili ziemię. Idźcie i okażcie się jako me umiłowane dzieci. Jestem z wami i w was, aby tylko wasza wiara była światłem, które was oświecać będzie w dniach nieszczęść. Niech wasz zapał uczyni was jakby spragnionymi chwały i czci Jezusa Chrystusa. Walczcie, dzieci światła, wy nieliczni, którzy widzicie, bo to czas czasów i koniec końców.